Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką osobno. Tam przemienił się wobec nich. Twarz jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, rozmawiający z nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty, jeden dla ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie. Oto słowo Pańskie. Już druga niedziela Wielkiego Postu. Już jakiś czas od środy popielcowej. Ostatnio ksiądz proboszcz mówił o tym, żeby sobie wziąć jakieś postanowienie. Zresztą to jest taka rzecz, którą się uczy dzieci jeszcze od katechezy szkolnej, żeby w Wielkim Poście spróbować zrobić coś takiego ze sobą, żeby po Wielkim Poście być lepszym człowiekiem. No i takie proste pytanie, jak wam to idzie? Czy jest coś takiego, czy nie ma czegoś takiego? Czy podjęliście wysiłek, żeby w Wielkim Poście zbliżyć się do Pana Boga, czy nie? Bo można przeżyć Wielki Post na bardzo różne sposoby. Można go sobie przeżyć bardzo głęboko i faktycznie być kimś, kto wyjdzie z niego przemieniony. Można być kimś, można być człowiekiem, który się po nim prześlizgnie, bo w ogóle sobie tego nie weźmie do serca, że na zmartwychwstanie trzeba się przygotować. Można być kimś, kto będzie robił taką ułudę, w tym sensie, że będzie miał swoje postanowienie i nawet od czasu do czasu je wypełni, ale w większości wypadków z niego zrezygnuje, bo inne rzeczy będą mu się bardziej podobały. Ważne jest to, żeby tego czasu Wielkiego Postu nie zmarnować, żeby Wielkanoc nie była takim momentem, że znów są święta, znów tutaj zbudujemy grób i ciemnicę, znów Pan Jezus zmartwychwstanie, ale w moim życiu się nic nie zmieni. Bo tak naprawdę Bóg jest kimś, kto nieustannie chce zmieniać nasze życie. Pytanie tylko, czy my chcemy je zmieniać. I tu jest niesamowita historia Abrahama z pierwszego czytania. Człowieka, który był już w mocno podeszłym wieku. Miał około 80 lat. Jemu Pan Bóg zaproponował: wyjdź ze swojego kraju, wyjdź do kraju, który ja ci wskażę, weź wszystko, co masz i pójdź tam, gdzie ja cię poślę, a wówczas będziesz miał dziecko. I można się domyślić, że wiek 80 lat to nie jest już czas, kiedy chce się całkowicie zmieniać swoje życie. Pewnie jest tutaj ktoś wśród nas, kto jest w takim wieku jak Abraham. I gdyby właśnie ktoś z nas, kto ma tyle lat albo około tylu lat, powiedział swoim dzieciom: słuchajcie, przyszedł do mnie Pan Bóg i powiedział mi, że muszę się wyprowadzić i iść tam, gdzie On mi pokaże, ja nawet nie wiem, gdzie idę, no to wówczas dzieci czy wnuki by się trochę postukały w głowę i zaproponowały zmianę lekarza. W czymś takim był Abraham. W tym wieku, kiedy już się myśli o stabilizacji, kiedy myśli się o tym, żeby już podopinać sprawy i najczęściej myśli się o tym, że już moi znajomi odchodzą i pytani, kiedy Pan Bóg mnie weźmie,
do siebie, Abraham postanowił zmienić całe swoje życie. Dlaczego? Bo się okazało, że Pan Bóg chce spełnić jego marzenie. Bo to jest ta rzecz, której Abraham przez całe swoje życie nie miał. Był bajecznie bogaty, miał cudowną żonę, miał szacunek u ludzi, ale nie miał dziecka. I pewnie nie miał syna, któremu mógłby to wszystko przekazać. I pewnie na różne sposoby próbował to swoje marzenie spełnić, ale mu nie wychodziło. I Pan Bóg przychodzi do niego i mówi: ja spełnię to twoje marzenie, tylko pójdź tam, gdzie ja cię poślę. I ten fragment pokazuje bardzo ważną rzecz, że Bóg nie jest kimś, kto chce nas uciemiężyć, że wszystkie nakazy, zakazy, które są związane z wiarą, nie są po to, żeby nas uciemiężyć, ale są środkiem, poprzez który Pan Bóg chce spełnić moje marzenia, twoje marzenia. Takie najskrytsze, może takie, o których długo marzysz. Od 10, 20, 30, czy może tak jak Abraham, od 80 lat. Takie marzenie, za którym się tęskni, które napędza człowieka i które też niejednokrotnie powoduje ból, jeśli ono jest niespełnione. Bóg jest kimś, kto chce to spełnić. I to jest bardzo ważna rzecz, która jest widoczna w tym czytaniu, że Bóg nie jest wrogiem ludzkich pragnień. Jeśli mam coś w sobie głęboko wpisanego, coś, co mnie napędza, coś, co mnie motywuje, coś, za czym tęsknię, coś, o czym śnię po nocach, to Pan Bóg przychodzi z propozycją: pójdź za moim głosem, pójdź tam, gdzie ja cię poślę, idź za moimi przekazaniami, a twoje marzenie się spełni. Tylko znów nie tak od razu, bo Abraham na tego swojego upragnionego syna musiał czekać kolejne 20 lat. Poczekał 80, no to 20 to już było 1/4 z tego. Natomiast wielkość wiary Abrahama polega na tym, że on zaufał, że jego próby były bezskuteczne w spełnieniu tego marzenia. W związku z tym: Panie Boże, Ty to zrób. Ja pójdę za Twoim słowem. I dlatego właśnie Abraham jest nam dany w tę drugą niedzielę Wielkiego Postu, w tę drugą, znów prawie że na samym początku Wielkiego Postu, żebyśmy z niego tej wiary zaczerpnęli i spróbowali jeszcze raz na nowo coś zrobić w tym Wielkim Poście, żeby i moje życie się przemieniło. No bo wyruszyć w drogę ze stałym swoim majątkiem to jest wielka przemiana życia. To jest rewolucja, która się musi dokonać w człowieku, który już prawdopodobnie myślał o tym, żeby osiąść. A Pan Bóg mówi: to jeszcze nie czas na to, żeby grzebać swoje marzenia. To jest czas na to, żeby pójść i spróbować jeszcze raz je spełnić. Jest czasami tak, przynajmniej jak spotykam ludzi, młodych ludzi, z którymi na ten temat rozmawiam, To czasami słyszę takie zdanie, że proszę księdza, ja bym z chęcią poszedł za Panem Bogiem, ale boję się, że On mi wszystko zabierze. Ja bym poszedł za Panem Bogiem, ale boję się, że wszystko stracę. A to właśnie nie tak, jak historia Abrahama pokazuje, że kiedy się idzie za głosem Pana Boga, który rozbrzmiewa w nas, to wówczas można tylko i wyłącznie zyskać. Jeśli się idzie za głosem marzenia i się dąży do tego, że prosi: Panie, spełnij moje marzenie, ja będę szedł cierpliwie, będę szedł wyrozumiale, będę szedł z miłością bliźniego, to wówczas to się wydarzy w swoim właściwym czasie. Tylko ważna jest ta przemiana życia związana, idąca w kluczu tego, czego Bóg uczy, czyli miłości bliźniego, miłości siebie samego, miłości Pana Boga, zrezygnowania z gniewu, z uprzedzeń, zrezygnowania z tego wszystkiego, co sprawia, że to marzenie, które w nas jest, może być przeprószone. I to, czym to owocuje, pokazuje ta Ewangelia. Jezus przemienił się wobec apostołów, twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. I to jest
znów bardzo ciekawy opis, ponieważ pokazuje, że, to, że ta, ten blask, który był z Jezusa, to nie jest coś, co spadło na niego z zewnątrz. W tym sensie, że tak jak księżyc odbija światło słońca, księżyc nie ma swojego światła, on tylko odbija promienie słoneczne, dlatego świeci blaskiem. A tutaj jest zupełnie inaczej. To Jezus zaczął świecić, to z Niego weszły promienie, to Jego twarz się rozpromieniła, to Jego odzienie stało się białe jak światło. Nie, on nie odbijał promieni, On sam te promienie wysyłał. I to jest konsekwencja tego, co się dzieje z człowiekiem, który idzie za tym głosem swojego marzenia, który ufa Panu Bogu, że Pan Bóg jego marzenie spełni i idzie za Jego głosem. Sam zaczyna świecić. Sam zaczyna być kimś, kto dla innych promienieje. Sam zaraża blaskiem. To jest zaraz po tym, jak Jezus zaczął świecić, to święty Piotr mówi: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię 3 namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. To znaczy, że dobrze mi jest być przy tym człowieku, który promienieje blaskiem Boga. Dobrze mi jest być przy tym człowieku, który świeci, ponieważ idzie za Bożym głosem w swoim życiu. I to tak samo na nas czeka. Jeśli podejmę wysiłek pracy nad sobą, podejmę wysiłek przygotowania do Wielkanocy i to mnie przemieni, realnie zmieni moje serce, to wówczas ja też będę przyciągał innych. Będzie tak, że nie będę musiał walczyć z samotnością, ponieważ inni będą chcieli przebywać w moim towarzystwie. Inni będą chcieli być ludźmi, którzy przyjdą do mnie, żeby żyć w tym blasku mojego przemienienia. To są obietnice, które Pan Bóg daje nam na Wielki Post, które daje nam na całe życie. Chce spełniać nasze marzenia. Chce, żebyśmy my spełniali nasze marzenia, idąc za Jego głosem. Nie za wszelką cenę, ale za każdą możliwą cenę z wyjątkiem grzechu. To jest to, co miał Abraham. A to, czym to w konsekwencji owocuje, to jest to, że my sami zaczniemy promienieć, zaczniemy zarażać innych bliskością z Panem Bogiem. I o to dla nas tę drugą niedzielę Wielkiego Postu się módlmy, aby te najbliższe dni dzielące nas jeszcze od Wielkanocy, żeby one były realną przemianą naszego życia.